Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Otchłani Upiorów Edenu. Dzisiaj zabieramy się dalej za przygodę naszą. Zmieniłam również program nagrywania, przez co powinno być, mam nadzieję, trochę lepiej. Bardzo was przepraszam za te trzy pierwsze nagrania. Ja nie spodziewałam się, że będą z tą grą takie problemy, że będzie się ścinać na tych filmach, przerywnikach filmowych i jeszcze w dodatku wywalało mi program do nagrywania, przez co ucinało jakieś tam fragmenty. O, przepraszam was za to. Widocznie gra miała jakieś fochy z moim programem. Miejmy nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Dobra, co żeśmy ostatnio zebrali? Mamy monety, pilota, klucz do sejfu i taśmę. Okej, musimy jakoś zabrać stąd Roberta. Co my tu możemy zrobić? Tu nie mamy dostępu. Aha. Coś w lobby i coś w skarbcu. Czyli coś tutaj. Coś w a tu? A, czekajcie, my mieli lety machnąć. Okej. Co to jest? Greg, są plotki, że legaci planują użyć tego miejsca do swoich celów. Dlatego lepiej będzie, jeśli porzucimy tę skrzynkę kontaktową. Od teraz używaj jedynie tej nieopodal fontanny. Wygląda na to, że wiadomość nigdy nie dotarła do Grega. O. Ale mamy jakiś przecinek? Może co dostali. Okej. Aha, nie mieliśmy tego użyć tam z tymi dziewczynkami? Tutaj właśnie. Nie? Tu mamy coś, ale potrzebujemy nowej tarczy. A tutaj nic już. Oh no. Aha, to dlatego nie mamy dostępu do wcześniejszych lokacji. No to rozumiem, że tym mamy to przeciąć. Okej. Do mostu. Dobra, teraz mamy dostęp do innych części. Jeszcze raz windą. That must be the cover those kids were talking about. I teraz będę mogła użyć tego pilotu, nie? O. Okej, mamy łamigłówkę. Obracaj panela tak, by z centralnym kamieniem sąsiadowały kamienie tego samego koloru. Okej. Dobra, to też jest standardowa zagadka, tak mi się wydaje. Aha, bo tu musi być tak równo, rozumiem. I w dodatku jeszcze te kamienie razem kręcą. O. Dobra, teraz to zadziałało. Dobra, nie zrozumiałam tego do końca. Okej, teraz już kapuję. Teraz niebieski. No, w końcu. Ta zagadka mi się nie podobała. Dobra, zejdźmy do kanału. Uuu! Orzesz, w mordę, ty żyjesz! Znalazłam go! Aha, to Roberta. Dobra, to już było. Uwięzione bliźniaczki. Znalazłam dwie małe dziewczynki zamknięte w hotelowym skarbcu. Okej, okay. No to już chyba było. A co w zadaniach? Aha, w zadaniach nic. Dobra, pogadz z jednością. I'm not sure how you managed to get in here, but I'm glad you made it. The twins are in the hotel vault? Does this mean the Albion is open? We've no time to waste then. I'll carry Robert if you'll go rescue the twins. If we're lucky, we'll have time to free the others. Look around. If you find something useful, just take it. We'll meet in the hotel. Wow.
tak totalnie bez żadnych pytań w ogóle, co się stało, skąd ja się tu wzięłam, nagle, o, uratuję dla ciebie Roberta, jeśli ty uratujesz bliźniaczki. To jest takie dziwne, w ogóle bez wyjaśnienia, co tu się działo, o co tu chodzi w ogóle, czemu nie zapytałaś tego gościa, no, co za... papa. Dobra, tu jest pewnie ta część do piły. A nie, albo tutaj jest ta część do piły. Co to jest? Fotografia, elektronika, przydałyby się pryzmaty. Okej, okay, to? Potrzebuję pipety, by poprzeć odpowiednią dawkę kleju. To jest klej. O, hidden object. Dawno nie było. Czekajcie, mamy ubierki z ziemniaków. Czym mam obrać te ziemniki tu? O. Nie wiem, po co ty obierasz ziemniaki. Widocznie ci się nudzi. No, ale cóż. Szkło powiększające gumowce. Tu są gumowce, a szkło powiększające... Na razie nie widzę. Szpatułka. Chochla. Chochlę też gdzieś widziałam przed chwilą. A łom? Łom też się przyda. Spray. Beret. Beret. Czy to jest beret? Nie. Jest jakaś kapusta. Papuga, szpula, stoper. Tu jest chochla. I szkło powiększające. Opłatek? Opłatek? To beret. Papuga, szpula i opłatek. To jest opłatek taki duży? papuga. To jest... Gdzie niby może być papuga? Chyba, że te pikle to są papugi. Gdzie jest papuga? Co? Nie jestem pewna, o co im chodzi z tą papugą, szczerze mówiąc. Czy to jest jakaś narysowana papuga, czy... To jest jakaś specjalna nazwa na coś, na jakieś urządzenie, lub cokolwiek, ten deseń. Ja tu nic nie widzę takiego, co by papugę przypominało, szczerze mówiąc. Serio? Czy papuga to była marchewka? Ktoś to chyba pisał z tym, albo coś nie jest tak do końca. Dobra, tu co jest? Włas jest zamknięty. Okej, okay, tam coś jest. Nie ma czasu na zwiedzanie, muszę szybko znaleźć jakieś narzędzie, aby uwolnić dzieciaki. Oj tam, marudzisz. Dzieci byś tylko uwalniała, no. A, to też usuwanie wszystkich elementów po kolei, żeby się dostać do tego najważniejszego. No dobra, to idziemy z tam. Great. The barrel of herbicide is empty. I'll have to send somebody out to find another, so we can free the other captives here. In the meantime, I have to get Robert to the hideout. He's running a serious fever and needs antibiotics badly. I'm afraid we're short on supplies, but go get the twins, and we'll see what we can do. Na pewno możemy mu ufać? Ja tak do końca nie jest przekonany. Będę chciał ich wszystkich, a oni już przechodzą na jakby złą stronę. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No,
dobra, jak tam sobie chcesz. Dobra. Tylko, że tu kabel jest jeszcze zepsuty. No właśnie. Aha, to taśmą. Dobra. Co prawda chcę uwolnić te dzieci, ale kto wie, czy nie chcę ich, nie wiem, zamknąć gdzie indziej, na przykład. Zraniłam się w nóżkę. Ojej, jeśli byś mogła ją opatrzyć, wróciłybyśmy do wujka Greg. Zraniłam się w nóżkę. Mam tylko klucz do sejfu. Wydaje mi się, że w środku jest teczka. Jest to jakaś myśl. A ten klucz do sejfu, to gdzie ja mam wcisnąć? No dobra, zerknijmy na mapę. Aha. W tym miejscu jest coś. Może ten save indziej. No nie bardzo. Wydawało mi się, że tu gdzieś, ale... To jakby nie ma. No tu jest jakaś dziurka na klucz, ale to wygląda na to, że jakby brakowało muszelki. A perłowego klucza. Aha, dobra. Rozumiem. Czyli jednak ten klucz tu pasował. Dobra, mamy jakieś antybiotyki, plasterki. Nie, to nie są antybiotyki. A nie, nie jest antybiotyk. Aha. Proszę cię bardzo. Thank you so much. Now we've got to get out of here before more red eyes come. We'll meet you at the hideout. Okej, zadanie wykonane. Coś w notatkach nowego? Nie. W ogóle nic nie wspomniała o tym gościu, którego nagle znalazła. Takie bezosobowe jest, nie wiem. Dobra mapa. W zakładzie fotograficznym i w kanałach? Okej. Okay. What has happened here? Mówiłam, że on go porwał. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. Moja droga, nie mam pojęcia. To zejdźmy do kanałów. I'm afraid we have a serious problem. Robert is slowly coming under the demon's possession. The poison in his veins will turn him into a legate. He attacked me in the Albion, and I've had to tie him down to the bed. He's through the door behind me. Go give him the antibiotics. That should at least take care of his fever. As for his other illnesses, we still need to find a solution. Infekcja. On został otruty. W żyłach Roberta płynie okropna, zmieniająca go powoli w jednego z tych budzących grozę legatów. Muszę znaleźć sposób na pozbycie się tej trucizny, zanim będzie za późno. A ty byś mogła się dowiedzieć w ogóle, o co chodzi z tą infekcją, zapytać go o coś? A nie wiem. Ja nie wiem. Markujący smok może być kluczem do otwarcia skrzynki. A on ci pozwolił w ogóle otwierać tą skrzynkę? Aha, coś zabrałaś? Młot trzonka nam niewiele się przyda. Czyli wiem, że trzeba nowy znaleźć. Dobra, podajmy mu te antybiotyki. Jest rozpalony, potrzebuje natychmiast lekarstwa. Co to jest właściwie? A, klucz do aparatu. Nie wiedziałam, że aparaty potrzebują klucza, no ale... Darling, I'm so sorry. I never thought this expedition would turn into such a nightmare. There must have been something in those vines. Some drug or poison. My mind has cleared, but I still feel so weak.
I never wanted to be a burden to you. Odpoczywaj, odpoczywaj. Sleep. Nie marudź. O, czy ja mogę z tobą pogadać w końcu? No, I'm sorry, jak miło. I haven't introduced myself. My name is Loghain. Gregory Loghain. But you probably already knew that. I was trying to contact you, but I couldn't reveal myself till the legates were near. Robert's condition is very serious. And honestly, I'm not sure how to help him. The only person who might have known how to help a demon's victim was the professor, but he disappeared long ago. You could go to the Center of Enlightenment to search for his notes. He was an enigmatic sort, loved secrets and riddles, so his notes are probably well hidden. What's worse, the elevator is broken and can't reach the lowest level. I tried to repair it, but I encountered legates before I found enough prisms. Take this one. Maybe you'll have more luck than I did. In the meantime, I'll look after Robert. He's in critical condition and shouldn't be left alone. Okej, dobra, rozumiem. Ale nadal nie wyjaśniłeś nam, skąd się to w ogóle wzięło. To zamienianie w demony i w ogóle. Loghain twierdzi, że jedyną osobą, która mogłaby wiedzieć, jak poradzić sobie z tym, był profesor, który pracował kiedyś w Centrum Oświecenia. Mógł tam zostawić jakieś notatki. No okej. Czy jest tu coś jeszcze, co mogłabym zrobić? Chyba nie. Dobra, to nadal możemy w zakładzie podkreślonym coś tam ogarnąć. Więc spróbujmy to zrobić. A, mamy kolejny hidden object. Wrząca woda, origami i fajka. Cóż mam... Gdzież mam to podpalić? Gdzież origami mam zrobić? I z czego? Tu chyba gdzieś rączka? A! Tutaj! Dobra, teraz wodę. I mamy wrzątek, tu mamy fajkę i origami mamy tutaj, dobra. Szkło powiększające, łódź podwodna, róża wiatrów, tu mamy. Róża wiatrów. Klamrę. Łódź podwodną. Tutaj. Krop termometr, rękawice, fontanna, wieża. Aha, to w sumie nie fontanna, wieloryb bardziej, no ale nie będzie. Niech im tam będzie. Wieża, nie wiem o co chodzi wieżą. A, tu, wieżą szachową, dobra. Mamy pipetę. I... Aha! Potrzebuję specjalnego narzędzia, by odblokować te zapięcie. Proszę cię bardzo. I mamy... Aha! Mamy kolejny pryzmat. Czyli dwa tylko były potrzebne. No dobra, to wracamy. Dziwne, że ci legaci nas tutaj nie ścigają. I tutaj możemy użyć tego. Czy nie? Aha, nałożyć na to klej. Dobra. Okej, i pryzmaty. I teraz gdzie mogłabym tego użyć? Pryzmatyczny przewodnik. Do windy mamy się udać. Okej. A, żeby zjechać na te niższe piętra. Dobra, już rozumiem.
Okej. Okay. Ustaw zwierciadła tak, by skierować światło do odpowiadających im bezpieczników. O matko. To będzie ciężkie, coś czuję. No bo tu jest w miarę spoko, ale... Chyba, że to trzeba obkrążyć. Teraz... The elevator should be able to reach the bottom floor now. No to jedziemy. Nie, ja chciałam jeszcze niżej. Wow. Czy my jesteśmy pod wodą? Czy ty się nie utopisz? Znaczy, ja rozumiem, że ona ma ten skafander pewnie i w ogóle, no ale chyba nie cały czas w nim chodzi. Czy ona go tak zakłada i zdjęcia? To nie moja wina, że jest zalane, moja droga. Ktoś musiał upuścić skrzynce, topiąc narzędzia w błocie. Super. Brakuje mu ostrza. Więc z tym nie zrobimy. Co tu jest? Poszukiwany. Profesor Liam McKenna. Za spiskowanie przeciwko nowemu porządkowi. Czy nie ten zaginiony profesor, o którym wspominał Logan? O, całkiem możliwe. Co to jest? Co to jest? Co to jest ostrze? Tutaj oczka brakuje. Trzymał osobisty aktor w schowku. Trzymaj! Trzymaj klucze przy sobie lub w skrytce. Dwukrotnie sprawdź wszystkie karty identyfikacyjne. Bezpieczeństwo wydaje się największym priorytetem tutaj. Nie dam rady zmieścić ręki w róże. Aha, bo tam jest jakaś moneta, czy co? Nie, to jest klawisz. Okej. Tutaj. Utknął pod bramą. Drzwi zbyt ciężkie, by podnieść je ręcznie lub przy pomocy zwykłej dźwigni. Tam jakieś ośmiornice pływają. Spoko. Rozumiem, że mam zatkać tę dziurę. Aha, nie, roztrzaskać ją. A, bo tu są klucze. Mocna folia blokuje wejście na górę. No to to pewnie rozetnę tym. Jak mi się wydaje, jak to naprawię. Okej. Się dostać do biblioteki. That must be the center of the enlightenment that Logan was talking about. Okej, nowe zadanie, notatki profesora. Musiał zostawić jakieś notatki dotyczące jego badań nad legatami. Gdybym je odnalazła, mogłabym poszukać w nich jakichś wskazówek, jak pomóc Robertowi. No dobrze, to szukamy. Ośmiornica. Na rokiem spory okaz. LM. Okej. Okay. Wygląda jak Posejdon, pan morskich odmętów, ale czy aby czegoś mu nie brakuje? No tu jambuba. Tutaj mamy laskę. Słup wznosi się wysoko aż po sam sufit. Ciekawe do czego służy. Tu jakieś ryby brakuje, znowu te inicjały LM. Coś zabrałam, ale co to jest? Fragment trójzęba. Aha, czyli trójząb składa się na różne części. Tu mamy książki z syrenką. Brakuje jednej z książek, znowu LM. Chyba wszystko prowadzi do tych notatek. Aha, dobrze, to nie. Wszystkie zajęcia odwołane. To musi być gabinet profesora, no. Aha, bo to jest ta rura.
czy jakieś dźwięki morza. No dobra, mam fragment trójzęba i klawisz maszyny do pisania, i co? Cóż mi z tego przyszło, że tu jestem? W tej recepcji jeszcze coś. Zalanej. A co ja tu mogę zrobić? Aha, chyba że laską... Nie. Co mogę tą laską zrobić? Tu? Tu są te klawisze maszyny. No chyba że laską tutaj. A! Kolejny truposzczak. No cóż. Mamy klucze do gabinetu. Myślałam, że je to zdobędziemy na końcu, końcu. No dobra. Czy to jest światło? Epicko. Aha, tu jest kolejny klawisz. Trucizna, lepiej tego nie dotykać. To jeden z tych zabytkowych rzutników, jednak bezprzeźroczy jest bezużyteczny. No. A tutaj? O, tu mamy ten znak rybki. Tylko że zabite dechami, a ja nie mam czym tego otworzyć oczywiście. A dummy book in a study full of scientific tomes. That's weird. Książki. Nic z niej nie ma. Nie ma czasu na zabawę. O, magnes. Jaka ładna odbiornica. Wygląda zupełnie jak ta, którą na to. O, niezwykła wrażliwość na światło. Strach przed bardzo jasnym światłem. Okej. Okay. Z pewnością jest na to lekarstwo. Muszę je znaleźć. No, lepiej dla Roberta by było, gdyby się znalazło na to lekarstwo. Okej. Coś jeszcze tu mamy? A, tu mamy maszynę. Myślałam, że do tamtej będzie potrzeba. Wygląda jak posąg z biblioteki. Czyli potrzebujemy trójzęb, borony i muszli. Dobra, to już nic więcej chyba tu nie zrobimy. Okej. No dobrze, to moi drodzy, myślę, że w tym miejscu będziemy kończyć. W kolejnym odcinku będziemy dalej zwiedzać te miejsca, plus spróbujemy znaleźć te notatki profesora. Zobaczymy, czy jest na to lekko i czy cudowiemy się, co właściwie się tutaj wydarzyło w tym Edenie. Jestem bardzo ciekawa. No nic. Na razie to by było wszystko z mojej strony. Dzięki bardzo za obejrzenie i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa pa!